że masz ręce, że masz nogi, że masz rodzeństwo, że my cię kochamy, to rzeczywiście ja zaczynam doceniać te rzeczy, które mam wokół siebie. Dzień dobry panu, pan tu tańczył dzisiaj. Tak. Co tu się dzieje, proszę pana, bo tam jak często takie się odbywają te tańce, śpiewy? No spotkanie wspólnoty nauka tuchomunalnych. To są spotkania wspólnot nauka tuchomunalnych. Mamy tydzień głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa. Swoje świadectwa, przed chwilą świadectwo powiedziała jedna ze sióstr. Świadectwo przejmujące. Okazuje się, że w cierpieniu człowiek może wszystko znieść, kochać innych ludzi, być kochanym przez Jezusa Chrystusa. Jest to świadectwo kobiety ciężko dotkniętej, bo straciła dziecko, a ma na wychowaniu czworo dzieci. Są tu bracia, które mają jeszcze cięższe... Dobrze, jaki cel tego tutaj jest, że to się tutaj dzieje? Jest cel głoszenia miłości Jezusa Chrystusa do ludzi, a my głosimy świadectwo do Jezusa, który nas uratował. Jak ludzie, którzy to przechodzą, się zatrzymają, posłuchają, może wejdą na ścieżkę do Jezusa Chrystusa. Co by pan chciał przekazać naszym widzom? Chciałem przekazać, żeby ludzie, jak będą katechezy neokatechumenalne w parafiach, żeby przychodzili słuchać Słowa Bożego. Ich życie na pewno się zmieni. I kochać się wzajemnie. Muszą kochać wszystkich ludzi poprzez Jezusa Chrystusa. To mówił? Wojciech, adiutant Czerwonego Korsarza Admirała. Dziękuję.